To w takim razie zlot driftowozów. Nie wiem, jaki tu sobie ogarnę. Ja mam tego pełno, no. Większość moich wozów to chyba driftowozy. 350Z kontra Mustang. 350 fajna jest do driftu. Ten Mustang to tak jakby chciał, a nie mógł. Ale fajne są te scenki, strasznie mi się podobają. Fajny jest ogólnie ten Tokyo Drift. Muszę sobie to odświeżyć. Wow! Ole, fajnie! No, dzięki Kubik za domy. Posłuchajcie gnoja! Uff! Ale pięknie! Dlatego właśnie lubię te seryjne silniki w samochodach, bo one przeważnie w tej grze fajnie są zrobione. W sensie dźwięki, nie? Tych samochodów. Jak jest seryjny silnik. No te lepiej się fajnie, nie? Spoko to widać. Tutaj nie widać teraz, bo jest ciemno. Pojedziemy sobie w jakąś miejscówkę, bo wszyscy tu już czekają. To może pojedźmy sobie tak dla odmiany gdzieś w jakieś ciekawe miejsce driftowe. Może tutaj? Tu jest trochę takich zakrętów. Kurde. Thanks and have fun. Jeszcze nie wiem, może właśnie po Forcie sobie pogramy w tego Far Cry'a? Na wolnych obrotach najlepiej, no. Fajnie tak się, nie wiem jak to określić nawet. Tak jakby... Ciężko mi to... Ciekawe, czy tak w rzeczywistości brzmi. Ten Mustang przekonał mnie do kupna Xboxa i Forzy. No, wiesz, tutaj więcej jest takich samochodów, którymi można się pobawić w taki sposób. To jest seryjny silnik. I ja przeważnie, jak robię samochody, to staram się zostawiać te seryjne silniki, bo one... I da się je dosyć mocno zrobić, ale przede wszystkim brzmią ciekawie, nie? Dobra, robimy tak. Ja się ustawiam na jakimś zakręcie i ja nie wiem jak to skoordynujemy teraz, ale musimy zrobić tak, żeby obserwować ludzi podczas driftu, ok? Czyli ja też będę driftował, ale najpierw chcę poobserwować jak tu ludziska będą driftować, czyli jeden za drugim będą jechać po prostu na jednym zakręcie, ja będę ich nagrywał i patrzył jak lecą, ok? Możecie startować jeden po drugim, będziemy każdego pokażemy, także możecie już powoli lecieć. Poszedł. Najpierw nagrywam jednego, potem drugiego. Ty, bo ja nie mogę, nie nadążam za nim. Muszę turbo włączyć w dronie. No jakoś mu idzie. Ej, nie wszyscy naraz, spokojnie. Jeden po drugim, ja tam zaraz dronem wrócę do was, spokojnie. Jedziemy tutaj do końca, aż do tego zakrętu, o, który jest tutaj. No właśnie ciężko mi to tak skoordynować, musiałbym zrobić jakąś taką mapkę driftową czy coś, nie? Jak w Tokyo Drift, nie? Nagrywamy ich, proszę bardzo. Startuj, kiedy będziesz chciał. Proszę bardzo. Zawsze chciałem nagrywać. No, lecisz, lecisz. Ej, waszym zadaniem będzie oceniać, kto najlepiej driftował, ok? Ja tu tak mniej więcej postaram się jak najlepiej pokazać. O, coś tutaj mu wyszło. Ładnie odwrócił dosyć. Dobra, ok. 5 na 10, właśnie, oceniajcie. Następny, teraz będzie Hellcat.
Dawaj Hellcat. Thanks and have fun. Poszedł. Dzięki za donate. Tego samego dnia co ja. Tego samego co ty. No tak, tak. O, Hellcat ładnie tutaj ciśnie, zobaczcie. O, i proszę bardzo. Co? A, dobra, nieważne. No nie, jak mu się głupio trafiło. Ale ten ładnie leci, podoba mi się. Czyżby to był Dawide? Komu się feralnie te samochody ustawił? Ej, bardzo ładnie. Jak dla mnie, spoko, do tego zakrętu, nie? Dla mnie spoko mu to wyszło. 7 na 10, 8 na 10, kurde, jakie noty tutaj. Piękny kotek, ładnie idzie. Ej, następna będzie Isetta, może być ciekawe. Bardzo ładnie poszedł tylko ten. Tylko te samochody mu się głupio trafiły, nie? Dobra, Isetta. Jak głupio. 100 na 10. Patrzcie na Isetę, kurde. Isetta Drift King. Ale coś tam leci. Ja nie dałem rady nią driftować. Patrz ty. Skup. Ty, ale poszedł. Ja pierdziele, ty, mi głowę urwało. Wiadomo, że ty. Każde BMW driftuje, no dokładnie, Troxu. Ja pierniczę. Ja byłem w szoku, naprawdę, bo nią ciężko w ogóle jeździć do przodu, a co dopiero driftować. Daj spokój. Dobra, teraz mamy naszego faworyta, Focus. Z bardzo... To jest wąskotorowy jakiś, no, coś... Można, można. No i Isetta mnie zaskoczyła, naprawdę. Teraz Focus. Ciekawe, co on zrobi, ja nie wiem. Co to w ogóle jest? Tramwaj, mówicie? Co? Poszedł, ty! O, trochę wypadł. No coś tam leci. Tutaj omija samochody, więc mu trochę tam ciężko jest. Oj, za duża prędkość, wyleciał. Poszerzony. Ale grubo brzmiał, on tam chyba jakąś V8 miał pod machą. Nie wiem, gdzie mu się to tam mieści, ale grubo, ty. No dobra, następny. 7 na 10, 10 na 10. 10 na 10, 5,5 na 10, mocne 7. No dobra. 6 na 10, 6 na 10, 8 na 10. Nissan 350Z teraz. Hellcat najlepszy jak dotąd, nie? Tak. Ale Isetta też dobrze poleciała jak na Isettę. Dobra, poszedł. 350Z i już samochód na starcie mu wyskoczył. Powinniśmy być na jakiejś strefie driftowej, wtedy te samochody by się nie liczyły, nie? Nissan 350Z i ma przesrane, bo tutaj ma korek dosłownie. Chyba, że on tych samochodów nie widział. Okej. No i ostatni zakręt. No myślę, że spoko. Ja bym dał tak z 6 na 10, jak myślicie? 6 na 10 to jest dobra nota? Trochę małe kąty, nie? A tu co to za kolega jest? O, on też chce driftować. Tu on się drona boi. Gdzie on biegnie? 5 na 10, mocne 5 na 10. 6, ja daję mu 6 na 10. 4 na 10 za niska prędkość. Czy ja wiem? Ciężko tą prędkość tutaj tak zmierzyć. Teraz dziwna RX7 z bardzo dziwnym przodem. To po prostu taki dziwny tuning, nie?
Red Bull, proszę bardzo. Speed Hunters, poszła! Silnik Wankla rozgrzewa się, uwaga. No. Drift King. Patrzyk tutaj ładnie złapał. No to było ciekawe. Troszeczkę za dużo pobocza, ale... O, patrz, patrz, patrz. Aj, przesterował, kurczę. Tam ci z tyłu pewnie nie mogą się doczekać, nie? A jeszcze BMK czeka. O kurde, będzie fajnie. O, o, patrz, 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 jak pięknie. Zobacz. Chyba mamy faworyta. Patrz, patrz. Wyleciał, kurczę, ale bardzo dobrze mu szło. No ty, ale pięknie. Oj, za mocno, za mocno. Troszeczkę za wąsko tutaj wszedł. Ale pierwsze ty. Pierwsze te zakręty ładnie usmażył, naprawdę. Podobało mi się. Ja bym dał taką solidną ósemkę. Solidne 8 na 10. Takie naprawdę solidne, nie? Bo ten ostatni zakręt mu nie wyszedł. Ale tamte między samochodami ładnie szedł. To było spoko. Dobra, następny. Teraz Viper. Ja jestem najbardziej ciekawy tego Vipera. Kto tutaj Viperem ośmielił się wyskoczyć? Kurde, no ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. Viperem jest bardzo trudno driftować. Wow! Ziom! Poszedł. O, tutaj na ręcznym trochę poleciał. Wow! No i te samochody, kurde. Ale czasami trzeba driftować między samochodami, więc... To też liczymy jako dodatkowy atut, jak ktoś fajnie omija ruch uliczny. Ty, zop! Wow, ale mu poszło pięknie. Ty! To było boskie. Te dwa zakręty, te dwa łuki pięknie. I tutaj zobaczcie, jak sobie nawrócił. No nie, no jak dla mnie faworyt. BMW E46. Najlepsza, dla mnie 10 na 10. Jak do tej pory. No może jeszcze ten Hellcat był dobry, ale ta BMK zrobiła po prostu show, nie? Proszę bardzo, leci Sylwia. Op, 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 op. Dawaj, 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 ziomek. O, 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 patrz, 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 będzie coś dobrego. Ach, kurczę, już myślałem. Chyba bał się przesterować po prostu. No nie, tak jakby nie mógł dociągnąć czy coś. Tego driftu. I tak za płytko wchodzi trochę. Ale tu coś ładnie zrobił. Dla mnie taka solidna szóstka. Co wy myślicie? Solidna szóstka. 6 na 10, 5 na 10, 2 na 10, którym się nie podobało. I leci Honeygun. Spokojnie, na wszystkich przyjdzie czas. Solidna siódemka. 6,5, 7 na 10. Dobra, leci. Wow! Ziomek! Ten to szalony, kurde, offroadowiec. O nie! O, cholerna bora, no. Aj, tutaj dużo pobocza. Dobra, tutaj coś mu wyszło, tu go zarzuciło. Tu totalnie wyleciał. No dla mnie... A, jeszcze coś tam próbuje. No, jeszcze musi troszeczkę poćwiczyć tutaj, nie? Nie chcę go zniechęcać, więc na zachętę takie 4 na 10. A ten... kurde, znowu zapomniałem nazwy. Co? Ej, to był Dragster. On z Dragstera zrobił driftowóz. No ciekawe. Ziom. O, tutaj mu fajnie wyszło. Tu mu fajnie wyszło. Może troszeczkę lagi ma, ale widać, że dobrze leciał tutaj. Bardzo ładnie. O, dawaj gazu. No, ładnie się wcisnął.
Internet ma z McDonalda, ale ja bym dał mu takie mocne 8 na 10, bo rzeczywiście te kilka zakrętów mu wyszło. Dwójkami na razie nie, to może kiedyś sobie poćwiczymy tak dwójkami. O Jezu! Ojej, kurczę, wypadł. Za ostro ruszył, nie? O. Dobra, próbuję dalej. Oj, za mocno, za mocno. No dawaj, 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 ziomek. Jeszcze masz ostatni zakręt. Próbuj, próbuj, próbuj na ostatnim zakręcie. Oj, prawie wyszło. Czy on, ej, on to wygląda jakby on by miał napęd na 4 koła tutaj. Bo dziwnie dodał gazu i mu BMW-ka tak przodem szła w tamtą stronę. Strasznie podsterowna, nie? To jest bardzo dobry wóz driftowy wbrew pozorom. Naprawdę, ja nim sobie... Patrz! Patrz na to! Wow! Ole porobił! Patrz, 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 patrz! Joki koleś, ty! Ej, no, nie psujcie! Co za... Ty, co on robi? Thanks and have fun. Dzięki za trzy dychy, Dominik. Ostatni zakręt trochę słabo, ale ogólnie te pierwsze, kurde, mega, nie? Dzięki za trzy dychy. Pozdrawiam. Nie, no dobry, dobry. Moim zdaniem 9 na 10, bo tutaj kilka zakrętów tam mu nie wyszło. To co? Teraz ja spróbuję. Kurde, niektóre drifty były naprawdę mega, naprawdę strasznie mi się podobały. Musimy więcej takich spotkań robić, nie? Poleciał bardzo ładnie. Ale tam w jednym momencie ktoś mu zajechał drogę i słabo to wyszło. Dobra, ja się ustawię w kolejce. Nie ma równych i równiejszych, więc... Dobra, polecieli, okej. Okay. Dzięki za donate. Forza Horizon 2, o fajnie, to była moja zajawka na Forze. Ford... co to było? Ford Lotus Cortina? Jakoś tak się nazywał ten, co jest po lewej stronie, nie? Wszyscy ludzkowi dadzą 10, tak. Dobra, startujemy. No tutaj nikt mnie nie nagrywał, to nie wiadomo jak to z góry wyglądało, nie? Ciężko, ciężko powiedzieć. W jednym miejscu jakby brakowało mi mocy czy coś, nie wiem. Ale zadowolony jestem z tego przejazdu. A wy tak specjalnie mówicie, bo ten... Bo urodziny mam. Ale dobrze się driftuje tym Mustangiem. Może czasami trochę mocy brakuje, ale nie jest źle. Dobra, bo ja im tutaj pod prąd jadę, kurde. No, całkiem spoko i fajnie brzmi, nie? Mógłbym tutaj troszeczkę inne felgi wybrać, ale z drugiej strony zrobiliśmy taki tuning driftowy, a driftowe samochody wiecie jakie są, no czasami jakieś tam różowe kolory, jakieś takie przesadzone, tak? Nie zawsze musi wyglądać klasycznie i pięknie, nie?
Tutaj dłuższy zaklęty ciężej jest, bo ten... On nie jest aż, nie masz tak dużo mocy, żeby to dociągnął. Trzeba kombinować trochę. Trochę się naklikać na tym padzie. No i pięknie. Dobrze, śmigasz, zasługujesz na subskrypcję, dzięki. A wiesz co, na kierownicy pewnie mi wyniosło tak dobrze na początku. Chociaż jak patrzyłem, jak driftuje Nargo właśnie. On ponoć ma teraz streama, tak? Bo tutaj ktoś pisał, że ma streama. Może wpadniemy do niego, zobaczymy jak driftuje. Ale jak oglądaliście te odcinki, jak on driftuje właśnie, jak robi to tak równo i... dla mnie to był kosmos, nie? Bo tutaj na padzie to widzicie, ja tak skręcam. Po tym skrętem nie możemy tak dobrze regulować, nie? Kątu, powiedzmy. A on tak idealnie, kurczę, wszystko tak płynnie. I to mi się strasznie podobało i mnie... to mnie tak najbardziej zajerało właśnie na ten. Do kupna kierownicy. A nie, że tam jakoś symulacyjnie się bardziej jeździ.